Halżeś, witajcie, tu znowu Ryfek. Kogo dzisiaj trafimy? Witam w Ajzaku oczywiście. Po raz kolejny, kolejny odcinek nagrywania na zapas. Kurde, ja nie... Do widzenia. O, już się boję. Dobra, to ja może zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tutaj się nie wywalić. Klawiaturka, chodź mi tutaj na dobre miejsce. O, tutaj. O, ale sobie cyknę fotelik. Tutaj cyk. I lecimy. No, keeperem rzeczywiście nie lubię grać, wiecie o tym bardzo dobrze. Najlepiej byłoby na nim dostać od razu jakiegoś Tirzapa, bo Tirzy to keeper na starcie ma tragiczne. Jest problem z odpychaniem przeciwników, jest problem z zadawaniem obrażeń przeciwnikom, jest problem tak naprawdę ze wszystkim. Speed up również by się przydał, ale tak to statystyk ogólnie nie ma jakichś złych. Fajne obrażenia, ten triple shot czasami się nawet przydaje, bym powiedział. Chociaż ogólnie go mówię, z uwagi na te tirsy na początku gry uważam za raczej jako minus, ale do ogarnięcia. Co mamy w walce z to nie jest walka z bossem, to jest treasure room, ale z bardzo dobrym itemem. O kurde, mam Crest of the Maze, dobra, muszę uważać. Dead Eye, bardzo fajny item, chociaż na triple shotie też działa tak średniawo. No właśnie, trafimy jednym pociskiem, dwoma nie trafimy i tracimy już efekt Dedaya. Natomiast na bossów jak najbardziej mega przydatny, nawet na zwykłe pokoje też jest git. Podwójne obrażenia tak naprawdę teraz będziemy mieli większość czasu. I tyle, idziemy dalej. Jest sklep, do którego oczywiście nie idziemy. Sklep też jest bardzo... O Jezus Maria. Sklep też jest bardzo ważną rzeczą. Gdy gramy jako keeper, niestety na razie z tymi pieniędzmi nie jest za dobrze. Postaram się przejść przez całe piętro, zdobyć jak najwięcej coinów, bo będę miał inaczej problem z kupieniem czegokolwiek w sklepie. Ja wiem, że keeper dostaje te coiny z przedmiotu aktywnego, ale i tak wydaje mi się, że ja... No wypadałoby mu po prostu pomóc, chodząc po jak największej ilości pokoi. Jakbym jakimś cudem dostał piggy banka w sklepie, oj, to bym się cieszył. O Boziu, Boziu. Jestem dosłownie chwilę po rozegraniu paru gier ze wspierającymi w LoL'a. Boże święty, nie grałem w LoL'a tyle czasu, już nawet wiem dlaczego. Balls of Steel, bez nadziei, nie powinienem pigu używać, co ja jestem głupi. Piguły są dla mnie bardzo złe, bo jest duża szansa, że mogę trafić pigułę Health Down i tak naprawdę wtedy już umieram. Dobra, to by było całe piętro. Możemy sobie jeszcze wziąć tą baterię jedynie. Odpalić tutaj item aktywny. Nie dostałem niestety coina. Idziemy na walkę z bossem. Jednego coina sobie akurat przed walką z bossem zostawiłem. Jak będzie trzeba, to sobie go podniesiemy. No i tyle. Nie wiem, Magic Mushroom, cokolwiek. Greatest Gallet w ogóle. Ten item, który zwiększa keeperowi ilość serduszek maksymalnych. Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek trafił w ogóle. To jest tak rzadki item. Nawet nie pamiętam, gdzie on się może trafić. Chyba w sklepie, ale naprawdę nie pamiętam, żeby mi się kiedykolwiek trafił na keeperze. Nigdy keeperem nie miałem więcej jak dwa serduszka, a bardzo w końcu chciałbym coś takiego zobaczyć. Ale Cube of Meat to jest bardzo dobry item akurat na... tak naprawdę na każdą postać. No i idziemy na kolejne piętro. Nie odpalam itemu aktywnego. 50% szans, że dostalibyśmy coina i co prawda mielibyśmy wtedy teraz szansę na dostanie Arcade Roomu, ale jakoś specjalnie mi na Arcade Roomie jako keeper, szczerze mówiąc, nie zależy. Co się nagrywa w ogóle? Nagrywa się, dobrze. Jezu, jest godzina 45 po północy, a teraz ludzie wbijają na Discorda i się witają. Jak wy macie te zegary biologiczne rozwalone? No ja nie wiem. Znaczy nie wiem, sam tak mam. Godzina 45 po północy, ja nagrywam Ajzaka, oczywiście, czemu nie? Jest sklep, nie mamy pieniędzy. Do treasure roomu idziemy, do curse roomu. No nie, no do curse roomu nie mogę wchodzić jako keeper, co ja gadam. No cóż, trudno się mówi, idziemy dalej. Jest walka z bossem już, oczywiście najpierw szukamy treasure roomu. I będzie git. Tutaj żeby nie otrzymać chociaż raz obrażeń nawet, nie mielibyśmy szansy na Devil Room wtedy. Znaczy mielibyśmy, ale zdecydowanie mniejszą. A tego bym nie chciał. Bomba może się przydać. Czy chcę iść na walkę z bossem od razu? Chcę iść na walkę z bossem od razu, bo się boję, że dostanę obrażenia. A tak to mam 100% szans na Devil Room. Monstro, jak ja się cieszę, że cię widzę. Ty jesteś takim łatwym bosikiem.
Może będę czekał nawet z tymi strzałami między jego skokami, bo on się może bardzo źle zsynchronizować tak, że nie będę w stanie go w ogóle trafić. Dobra, na razie jest git. Co dostaniemy z walki z bossem? No i David Room raczej unikam, chyba że się trafi, nie wiem. O, jakiś item za jedno czerwone serduszko. No, lepiej unikać tutaj w Devil Roomie czegokolwiek i starać się dostać Angel Roomy. Raz rzeczywiście... Co to jest za Devil Room w ogóle beznadziejny? Raz rzeczywiście starałem się iść na te Devil Roomy, zablokowałem sobie nawet Devil Room. Ale to mi chyba na dobre nie wyszło, jeżeli dobrze kojarzę. Dobra, tu mógłby być Secret Room, na dodatek będziemy mieli dostęp do paru coinów, a to mi się jak najbardziej podoba. Rozwalmy te kamyczki. Nie ma niestety Secret Roomu, no trudno się mówi. Idziemy szukać Treasure Roomu, czy do sklepu idę? Kurde, ja bym chyba do sklepu poszedł. Nie wiem sam, zaczekam. Nie mam pieniędzy, nie mogę do sklepu pójść. Brakuje mi jednego coina, żeby do sklepu pójść sobie coś kupić. No mógłbym sobie zadać obrażenia i wejść do Boss Challenge Roomu. Tam może coś by było, ale ja chyba nie chcę keeperem ryzykować na Boss Challenge Roomie. Point Eerie, bardzo dobry item. Znaczy może nie jakiś taki mega dobry, ale jak mnie jacyś przeciwnicy będą gonić, to z bliska będę mógł zadać jakieś tam większe obrażenia. Dobra, całe piętro za nami, idziemy na kolejne. Nie mam nawet klucza teraz, jakbym mógł rzeczywiście otworzyć sklep, to jeszcze zapomniałem, że mogę użyć przedmiota aktywnego, żeby dostać kolejnego coina. Ale już się trudno mówi. Na kolejnym piętrze mam nadzieję, że już do sklepu wejdziemy, coś sobie ciekawego kupimy. Ostatnie piętro, na którym nie może być walki z gridem, więc tutaj no wypadałoby wręcz wejść do tego sklepu. Idziemy dalej. Chodzę sobie ostatnio w ogóle po tym YouTubie, bardzo dużo mi się wyświetla odcinków z kiepskich, ja nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że teraz dużo osób ogląda te odcinki, no bo niestety pan Dariusz Gnatowski, jeżeli dobrze kojarzę imię, nazwisko, zmarł. Pan, który grał Arnolda Boczka. Powiem wam, że to mi trochę tak uświadomiło, że no, to jest taki aktor, którego wiecie, kojarzę bardzo dobrze od najmłodszych lat życia. Bo kiepscy zawsze tam jakoś u mnie, przynajmniej w mieszkaniu, lecieli. O Jezus Maria. I sobie uświadomiłem, że kurde, z wiekiem tylko będzie coraz gorzej. O nie, użyłem przedmiota aktywnego, nie powinienem. Z każdym rokiem będzie coraz gorzej. W końcu moi nawet ulubieni artyści no, w końcu odejdą. Jak na przykład Justin Timberlake, mój ulubiony chyba artysta, wokalista. Ja się teraz naprawdę zmieniam w dorosłą osobę, która swoim dzieciom będzie opowiadała o swoich czasach. Masakra, ja wiem, że to jest taka głupia myśl, nawet nie ma za bardzo sensu, ale kurde, jak to do mnie dotarło, to... O Jezu. Dobrze, idziemy na Challenge Room. Tu się czuję w miarę pewnie. Coinów mamy całkiem sporo do podniesienia. No nadal chciałbym nie otrzymywać obrażeń, żeby do tych Angel Roomów dojść. Jeżeli by się trafiły, oczywiście. A Pointy Reba wolę nie używać ofensywnie, bo to się tylko źle skończy. O, na przeciwnika, którzy tak wolno chodzą, to mogę. Kurde, no żadnego klucza, co wy? Jakiś kluczyk poproszę. Ja mam za darmo wejście do sklepu, ale jestem głupi. Już mnie zwyzywali pewnie. Dobra, przepraszam bardzo. Mogłem użyć rzeczywiście przedmiota aktywnego na poprzednim piętrze, jakbyśmy dostali coina. Mógłbym sobie wejść do sklepu, bo mam darmowe wejścia do sklepu. Jestem keeperem, mam storki jako mój podstawowy trinket. No to są takie, mówię, małe rzeczy. Ja nie wiem, czemu cały czas o nich zapominam. Kolejny kluczyk, no to już będzie na Treasure Room oczywiście. A to jest bardzo niefajny pokój. Dobra, luźno. Ale bo tak samo sobie uświadomiłem, że... Ile wiedzy przychodzi z wiekiem i nie można być po prostu mądrym, jak się jest młodym. No nie da się. Nie da się! Ja kiedyś myślałem, że jestem mądrym dzieciakiem. Nie da się być mądrym dzieciakiem. To trzeba niektóre rzeczy przeżyć. Ja przez ostatnie... O Jezus Maria. Ja przez ostatnie... 3 lata na studiach, to chłonąłem taką wiedzę, po prostu taką ilość informacji, że to jest niesamowite. To jest fajny bardzo item, więc kupię.
I idziemy szukać treasure roomu. Mówię, ja wiem, że się dużo osób śmieje, że dziennikarstwo międzynarodowe i tak dalej, ale jeszcze raz, bardzo serdecznie polecam ten kierunek. Co prawda, praca po tym kierunku i tak zależy od tego, co umiemy. Jak mamy, jak jesteśmy wygadani, jak jesteśmy może popularni w internecie, to i tak jesteśmy coś w stanie osiągnąć bez tego kierunku, ale ten kierunek się bardzo przydaje i jest taki bardzo otwierający oczy. Tyle się właśnie uczyliśmy po prostu o społeczeństwie, o Rosji też, bo ja miałem przecież... Ale świetne itemy się trafiają! Nie, bo ja miałem dziennikarstwo międzynarodowe z językiem rosyjskim, więc się uczyliśmy historii Rosji, lektury rosyjskie. Boże, ile z tych lektur też wiedzy idzie się dowiedzieć. Stare nawet piosenki słuchaliśmy, nie pamiętam dlaczego, tam... Ale jakieś na przykład takiego Edmunda Fettinga, którego ja nie znałem totalnie wcześniej. Oczywiście, wiadomo, tam wstęp do Czterech Pancernych i Pies chyba śpiewał. Ale wszystkie jego inne utwory, serdecznie polecam, bardzo go lubię. A tam jakieś głupoty gadam w ogóle, nieważne. Idziemy szukać Secret Roomu, idziemy na kolejne piętro. Tu będzie Secret Room? Tu będzie Secret Room. A co w Secret Roomie? Nic ciekawego. Counterfeit Penny. Dodatkowy coin za każdym razem, jak podnosimy coina. Znaczy 50% szans na to. Ale to mi się podoba, bo w sklepie jak będę miał maszynę do zmiany przedmiotów i bardzo dużo pieniędzy, a zazwyczaj będę miał dużo pieniędzy jako keeper, to mówię, będę mógł może dostać tego piggy banka. Kurde, nawet nie wiem. Ta myśl, co ja chcę wam przekazać, ja totalnie jej nie przekazałem. Jakieś głupoty gadam, ale to jest po prostu taka myśl, że ja nie jestem w stanie jej dobrze ubrać w słowa, co ja w ogóle chciałem wam powiedzieć. A już nieważne, dobra. Idziemy na walkę z bossem, zobaczymy jak to wyjdzie. 37% szans na spokój specjalny i 50% szans na Angel Room. No jakby się trafił Angel Roomik, to by było bardzo dobrze. Forsaken. Niefajny boss. Niefajny boss z uwagi głównie na to, jakie familiary przywołuje, bo tak to ogólnie nie jest jakiś straszny. Szczególnie ten atak laserem właśnie jest w miarę łatwy do uniknięcia. Ale tych szkieletów bardzo nie lubię. No i ma bardzo mało zdrowia, więc też git. Bardzo mały damage up, no HP up mi się na nic nie przydaje oczywiście. To by było całe piętro. Kluczyk bym kupił? Tak, kupiłbym ten kluczyk mimo wszystko. Sądzę, że pieniądze na kolejne piętra i tak będziemy mieli. A z tym kluczykiem jestem pewny, że przez kolejne dwa piętra na bank idę do sklepu. Idziemy dalej. Katakumsy dwójka. Dosyć łatwe piętra też się trafiają. Jak już się bałem, że tutaj będzie zaraz jakieś... Dunk Depth, cokolwiek w tym stylu. O nie, co za pokój beznadziejny. Piąteczka, spoko. O Jezu, tu ten przeciwnik przeżył. O, ale było blisko. Ej, na razie idzie naprawdę git. Na razie idzie naprawdę git. Super Secret Room może? Niestety nie. Skrzynka w skrzynce. No niestety też nie za ta skrzynka. Pamiętam, jak ostatnio dostałem z szarej skrzynki Cricket's Head'a. No, szansa na to nie za duża, ale się ostatnio wszystko trafia. Nawet ktoś w ostatnim odcinku... No, o Jezus. Dla mnie ostatni odcinek wypuszczony to jest Break Mode. Jak robiliśmy breaka na Grid Mode'zie. Nawet ktoś napisał, Boże, Ryfek dostaje Azazela i narzeka, że Azazel na Grid Mode'a jest słaby. Założę się, że pewnie dostanie Wafera. 20 minut później Ryfek dostaje Wafera. Ojejciu, no dobre te podejścia ostatnio rzeczywiście. Żeby teraz się tylko trafiło te piggy bank, jakiś, nie wiem, car battery i ja jestem ustawiony na tym keeperze. O, a wracając do Edmunda Fettinga, na YouTubie jest jego piosenka, znaczy to jest piosenka Bułata Okudżawy chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Ballada, ale w jego wykonaniu bardzo fajna. Jezu, jak to się nazywało? Jezu, no nie pamiętam. Muszę sobie zanucić. A przecie mi żal, o, a przecie mi żal. Boże, jakie cudowne. O, na tobie zagrają, mam bardzo dużo pieniędzy. Polecam serdecznie. Możecie skomentować, że jesteście odrywka, jak ostatnio na tym odcinku takim sprzed jakichś 12 lat, co stary ktoś znalazł. To by miał ktoś dziwko. Odcinek, co ma dwa koła wyświetleń i nagle ludzie zaczynają komentować. Ale się zablokowałem na tej kupie. Nie wiem, że się zablokowałem na kupie, to teraz bardzo łatwo mogę umrzeć. Dobra, nic się złego nie stało. Najgorsze jest to, że się zablokowałem na tej kupie i straciliśmy szansę na Devil Angel Room, no.
Jakby nie to, to by było luźno. Ale nadal, 30% szans mamy, więc nie jest jakoś tak mega tragicznie. Jest szansa. Kolejny coin, no pieniędzy mam teraz z tym counterfeit penny tak dużo, że to jest makabra. Ja muszę znaleźć sklep z maszyną do zmiany przedmiotów. Ja naprawdę mam tak dużo pieniędzy, że coś dobrego tam kupimy. Car battery, zwykła bateria, szczypce na suty, jakikolwiek item dający nam więcej ładunków na przedmiocie aktywnym albo sprawiający, że ten item aktywny się dwa razy aktywuje, jak właśnie car battery. Stopwatch jest świetny. Piggy bank, no chyba najlepszy item tak naprawdę, jaki moglibyśmy dostać. Ogromna szansa na pojawienie coina za każdym razem, jak otrzymujemy obrażenia, więc od razu na pojawienie coina, który nas leczy tak naprawdę. Moje najlepsze podejścia kiperem mimo wszystko wydaje mi się, że nie były z tymi itemami, ale było mi teraz by bardzo miło, chociażby tylko dlatego, żebym się łatwiej czuł. Bardzo nie lubię grać kiperem, bo się czuję pod presją. O mój Boże. O mój Boże, ale fajny pokój się trafił. Dobra. Rozwalmy te kupy z zasięgu, póki nikt nie strzela. Dobra, już się bałem. Spoonbender. Nie Spoonbender, tylko Babybender. Bardzo fajny trinket. Strzały sam naprowadzające na familiara, ale no my familiara niestety nie mamy. To jest najlepszy trinket chyba, który można wziąć, jak się ma małego Brimstone'a. Ja lubię małego Brimstone'a, ja wiem, że to jest dobry item. O, może właśnie inaczej, ja zdaję sobie sprawę, że mały Brimstone to dobry item, ale jakoś za nim specjalnie nie przepadam, bo bardzo trudno mi nim trafić. Ogólnie nie lubię familiarów, które za mną chodzą i strzelają. Oprócz Inkubusa, bo on akurat ma nasze pociski, jest super. Kurde, wirus to nie jest dobry item na mnie. Jeszcze speeddowna mi da, więc zmieniamy. Mały monstro, ja bym zmienił. Beznadziejny item, backstabber. Mam zbra, beznadziejny item aktywny, który mogę podnieść. Dostać część przemiany w matkę. I zostawić oczywiście do zmiany. Jezu, jakie beznadziejne itemy, co tu się dzieje? Glitter bombs, bez sensu. O nie, nie mogę tego itemu wziąć. Ten item da mi health downa. Jestem tego pewny. Więc no mówię, nie mogę ryzykować. Jakbym miał HP upa do wzięcia po walce z bossem, to spoko, to się mogę wrócić po ten item Experimental Treatment, zobaczymy, może by mi dał Tears upa, Damage upa, to by było oczywiście najlepsze. Znowu nie ma maszyny do zmiany przedmiotów. I co to są? Trzy klucze i jakiś beznadziejny item aktywny? Co to są za sklepy? Ale beznadziejne jest to podejście jak na razie. No dobra, te itemy z Treasure Roomu są całkiem spoko. Pieniędzy mam w brud. Idziemy na walkę z bossem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szansa na, mówię, Angel Room nie za duża, ale trzymam kciuki. Wretched. No taki bossik nie za ciekawy, bo jest dosyć szybka. Na dodatek nie dostałem coinów z mojego itemu aktywnego, więc tym bardziej się boję. Ale bardzo dobrze, ona ma bardzo mało zdrowia. Pentagram, może być. Na kolejnym piętrze 100% szans na Devil Room, jeżeli oczywiście nie otrzymam najpierw obrażeń. Więc jak się trafi walka z bossem, od razu na nią lecimy. Może się trafi ten Devil czy tam Angel Room. I tak naprawdę mam bardzo dużo pieniędzy, mógłbym wpłacić pieniądze też do maszyny do donate'ów. Jak wpłacę 10 coinów, będę miał zwiększoną szansę na Angel Room w porównaniu do Devil Roomu. To nie jest głupi pomysł. Bardzo nie lubię tych pijaw, jakoś mi bardzo źle z nimi idzie po prostu. Dobra, luźno. Kolejny kluczyk. O, mój ulubiony przeciwnik. Jezu, jak ja nienawidzę tego typa, co się chowa i ciągle pode mną wyskakuje. Speed down, ale no, wydaje mi się, że ten tears... Ale mały tears up. Nie, nie opłacało się tego itemu brać. Mam teraz taki speed, że ja się nie ruszam praktycznie. Nie opłacało się, naprawdę się nie opłacało. Jak nigdy, jak nigdy. Ale obrażenia to ja mam kozackie teraz, to trzeba przyznać. 16 punktów obrażeń. No grubo, oby mnie te obrażenia wykierowały i jakiegoś speed upa, żebym dostał. Jak dostanę Roid Rage'a, to z niczego się tak bym nie cieszył, jak z tego itemu. Dobra, bardzo fajny pokój, nic mi tu nie grozi. Znaczy no, ten przeciwnik po śmierci eksploduje pociskami, więc akurat na niego muszę trochę chociaż uważać. I idziemy do naszego treasure roomu. Robo Baby, nie no, tak beznadziejny item, że nawet go nie będę podnosił.
Jest walka z bossem, tak jak mówiłem. Idę od razu na walkę z bossem? Tak, bo boję się po prostu, że stracę szansę na mój Angel Room. Loki, o dziwo, w bardzo łatwej wersji. I znowu mi się trafił bossik, którego bardzo dawno nie widziałem w zwykłym pokoju. Loki jest bardzo spoko. O nie, no serio. Jaki dobry item. O Boże, nie, no cudownie jest, cudownie. Co wy gadacie? Jakie beznadziejne piętro. O Boże, co tu było, bo już nie pamiętam. Robo Baby, ale dobrze. No, w sklepie nadzieja, jak będzie walka z gridem, to się wkurzę. A jak będzie sklep z maszyną do donate'ów, to się wkurzę jeszcze bardziej, bo to będzie, nie wiem, który z rzędu sklep z maszyną do donate'ów, a nie z maszyną do zmiany przedmiotów. Złote bomby, mogą się przydać. Idziemy do pokoju specjalnego. Powtarzanie piętra, jak najbardziej. I Hierofant, na nic nieprzydatny. Znaczy na nic, no, Hierofanta możemy użyć, aby dostać parę much. Two of Diamonds. No to ja bym użył Hierofanta. Two of Diamonds bym za sobą wziął. Jest mała szansa, że dostanę Ristoka, więc wypadałoby to Two of Diamonds trzymać z nami do momentu, w którym będę mógł kupić jeszcze więcej itemów. Zobaczymy, co tam się trafi w tym sklepie. No bardzo liczę na ten sklepik. O, no i to jest coś ciekawego. Stopwatch jest super. Nie dość, że speed up, to jeszcze mówię slowowanie przeciwników. Starter deck jak najbardziej ok. Two of Diamonds, Ace of Diamonds. No, Two of Diamonds ze sobą wezmę i wezmę ze sobą Dice Sharda. Kluczyk na przecenie też kupię. Powinienem użyć Two of Diamonds wcześniej, ale to już nieważne. Idziemy na kolejne piętro. To wyszło nawet ok. No, to wyszło nawet spoko. Bardzo fajny sklep. Głównie z tego stopwatcha się cieszę, bo o, mówię, tak naprawdę chyba oprócz tego slowa, zamiast tego slowa, bardziej się cieszę z tego speed upa, bo prędkość poruszania się to mieliśmy straszną na tym keeperze przez ten small rock. No i tak, co tutaj mamy? Nic. Zaszedłem na kolejne piętro? Tak, ale jestem tumanem. O Jezu, się zagadałem, przepraszam. Ale dzisiaj może nie powinienem tak pić. O Boże, przepraszam, przepraszam. Już wiem, że mnie zjedziecie w komentarzach już. Ech. I ta świadomość, że już nic nie mogę z tym zrobić. Boże. Dobra, używamy defa. Serio, def nie jest w stanie ich zabić na raz. Co wy gadacie? I się wracam po Dice Sharda oczywiście. Nie wiem, na co tego Dice Sharda użyję. Czy na sklep, czy na Devil Angel. Wydaje mi się, na ten Devil Angel by to było najlepiej trzymać. No i tym razem na walkę z bossem nie pójdziemy przed sklepem ani przed treasure roomem. To już jest walka z matką, z niej nie wyjdziemy. Więc tutaj poszedłbym najpierw do sklepu i tak jak mówiłem, wpłacę te 10 coinów, dzięki którym będę miał większą szansę na Angel Room. Kamień z X-em rozwalimy tylko po to, żeby muchy dostać, albo jakiś może kluczyk, albo skrzynkę. Soul Heartów oczywiście dostać nie możemy. Dobra, jest Treasure Room. Jest w miarę bezpiecznie. Kurde no. Chciałem powiedzieć, że Fart Baby swoje robi, ale tu już się sam wbiłem w niego. Świetny item! O Jezu, Pisces, jak ja uwielbiam Pisces. Bardzo słaby na triple shocie, co prawda. Ale to tier delay, więc teraz moglibyśmy zejść z tiersami poniżej normalnego minimum. I mieć zdecydowanie lepsze tiersy niż no, moglibyśmy mieć normalnie. Jezu, co ja robię? Co ja robię? No 15% szans na Devil Angel Room. Nie za dużo. 49 coinów już jest, więc chociaż nie straciłem w ogóle pieniędzy nie używając Two of Diamonds, no wiedziałem, że i tak się w końcu te coiny trafią. Bardzo dużo ich dostajemy z tym Counterfeit Penny. Jakbym jakimś cudem w tym momencie jeszcze dostał możliwość otrzymywania sklepów na Womp, to to by było chyba najlepsze. No bo mówię, jeden sklep, jeden treasure room, jedną walkę z bossem i jeden potencjalny devil room właśnie zaprzepaściłem, nie idąc do dice roomu, a ten dice room jest naprawdę super. Dice Room dzisiaj zwaliłem i zwaliłem wejście do sklepu na tym jednym z pierwszych pięter. Co tu mamy?
końcu masz na zmiany przedmiotów. Bardzo się cieszę, bo to już jest ostatni sklep nasz. Strasznie dużo kluczy się trafia, ale klucze się chyba trafiają dlatego, że po prostu na tej postaci nie możemy dostać... Nie możemy dostać... czego? Soul Heartów. Dobra, Two of Diamonds używam. Co to jest za karta? Ace of Diamonds. A to? Ace of Spades. Dobra, Ace of Diamonds mi się może przydać akurat bardzo. Biblia. Część przemian w Bookworma, ale czy ja naprawdę chciałbym kupić? Raczej nie. Wiem, że nie mam jakoś mega dużo pieniędzy. O, habit jaki jest dobry. Hive Mind? Raczej dam sobie spokój. Damage Up, oczywiście, że bierzemy. Ty mi możesz pojawić baterię, więc Spidermoda wezmę. Zmieniamy dalej. Deep Packets, moglibyśmy nosić drugi trinket, ale na drugi trinket nawet jakoś specjalnie miejsca nie potrzebuję. Ostatnia zmianka. Jeszcze nie, jeszcze jedna. Jeszcze jedna będzie, o ciekawe. Kupiłbym ciebie. Kompas, o Jezu, muszę kompas wziąć. Nadal bym go używał tutaj, zobaczymy co dostaniemy. Ha. Wezmę diplopię, użyję jej w tym pokoju. Czy nie? Postaram się dostać jeszcze 15 coinów. O co mi chodzi? Chciałbym na pewno kupić kompas. Ale jest tylko jeden item w tym sklepie. Jest szansa, że się trafi sklep z dwoma itemami. Wtedy diplopia pojawiłaby mi dwa darmowe itemy, które na dodatek moglibyśmy zmienić Dice Shardem. Zdecydowanie większa szansa po prostu na dostanie... no tego, co chcę. Kurde, nie dostałem coina, ale słabo. Perthrow jeszcze jest. O kurde, no to już w ogóle. Może Ace of Diamonds tam po prostu użyję? Tam jest sporo rzeczy do podniesienia na podłodze. Może nie jakoś sporo, ale jest parę rzeczy. Tylko tak, a counterfeit penny. Wolałbym zostawić oczywiście. A nie, ten trinket chciałbym przenieść sobie na później. Locus of Pestilence. Locus of Pestilence chciałbym wziąć na później, dlatego go podniosę, wyrzucę tutaj. Użyjemy Ace of Diamonds w tym pokoju, to nie będzie dużo coinów, ja wiem. Ale zawsze będą to od 3 do 6 coinów. A, to mnie leczy, to nie podnosi coina nawet, ale słabo. Będzie problem ogarnąć te coiny. To jest niemożliwe ogarnąć te coiny. Znaczy mógłbym próbować w tym. Mógłbym próbować w... Boss Challenge Roomie, mógłbym próbować wejść do Curse Roomu, ale chyba aż takim hardcorem nie jestem. Dobra, kompas i tak dostanę. Używamy diplopi tutaj. Z coinami mogłem zaczekać, też coiny mógłbym podwoić, ale już trudno się mówi. Diplopi używam wyrzucając jeszcze te Dice Shardy, nie? Bo to mi chyba też skopiuje, czy nie? Już nie pamiętam nawet. Tick dostaliśmy, a Tick to jest dobry trinket. Zostaje oczywiście przy Wooden Nickel naszym, który jeden mogę użyć, drugi mogę zmienić. Bierzemy kompas. Co to za karta? O, Joker. No, ciekawe. I teraz tak. Biorę Dice Sharda. Najpierw Perthrow wolałbym zużyć. I ja wezmę Tick. Tick jest zbyt dobrym trinketem, żeby go ominąć. Zmniejsza zdrowie wszystkich bossów. Kluczyk, Hermit, teleport do sklepu. Nic mi to nie daje. Używamy Perthrow. Jeden item tak naprawdę tylko do podniesienia, wiem, ale no zawsze coś. A, jeszcze mogłem zostawić ten counterfeit penny, żeby dostać jakieś te coiny, zapomniałem. Dobra, już nieważne. Perthrow? Perthrow. Funny pack jest beznadziejny, na nic nieprzydatny. Kolejny Perthrow? Blanket jest przecudownym itemem, o Jezu, jaki to jest dobry item na mnie. Joker, jeden dice shard. Całe piętro. Czy dwa dice shardy? Nie no, jest szansa, że mnie przeteleportuje tutaj do David Bond czy Angel Roomu. Ale bardzo mała, więc chyba zaryzykuję tu od razu Jokera, a wezmę ze sobą dwa Dice Shardy, jeżeli tu się nic nie trafi. Znowu Devil Room, no co ty gadasz? Nie będę tu używał Dice Sharda, wydaje mi się, że na ten Angel Room będę czekał z nim. Ale słabo, że się znowu Devil Room trafił. Dobra, idziemy na walkę z matką.
Blanket to jest dla mnie zbawienie w tym momencie. Sporo baterii jest też, o co ja gadam. Baterie mogłyby mi coiny pojawić. Mogłem zrobić te 15 coinów tutaj, ale już trudno się mówi. Idziemy na walkę z bossem. Co mówiłem? Nie pamiętam. Ale obrażenia robimy. No i git majonez. Nie trafił się Devil Room, więc bardzo dobrze. Bierzemy Polaroida i idziemy na kolejne piętro. Blanket, idealny item dla nas. Daje po prostu Holy Mantle na walkę z bossem. Pierwsze obrażenia otrzymane nie wchodzą. 80% szans na otrzymanie pokoju specjalnego, ale to jest scared wound. Jak ja tu jeszcze dostanę bossa z modów, czyli matriarcha, to chyba mogę nawet placka wtedy się, na placek się wywalić. Złota skrzynka, z chęcią się do niej dostał. O Jezu, jeszcze kamień! Nie mam jak. Znaczy kamień, Boże, karta. Karta być może Chaos. Ale słabo. No to teraz modlić się, żebym dostał jakąś kartę, która mi daje latanie, bo to jest jedyna opcja na podniesienie tej karty specjalnej i tej złotej skrzynki. Jest taki układ tego pokoju, że nie mam jak się tam inaczej dostać. No chyba, że jestem pewny i dostanę ze skrzynki coina albo z mojego przedmiota aktywnego, ale mówię, nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować moim win streakiem. Dobra, z wami powinien być luz. Na toksyczne kupy wiem, że muszę uważać, bo zbyt wiele razy je totalnie olewam. Walka z bossem po prawej stronie, zdecydowanie. Dwa dice shardy mam. No jak się trafi Angel Room, ja naprawdę jestem w stanie dostać tam taki fajny item, mając dwa dice shardy. Byleby się tylko ten Angel Room trafił, no. 80% szans na specjalny pokój, 50% szans na Angel Room. Naprawdę ogromna szansa na niego. Cześć, mieszka. Luźno. No, taki niefajnawy ten pokój, szczerze mówiąc. Ja może tutaj zrobię to bardzo powolutku, zaczekam sobie. Nie chcę przez te toksyczne kupy wychodzić na ich obrażenia. O, dobra, tu już mogę przejść. Coina jeszcze dostaliśmy. No i co, idziemy na walkę z bossem, byleby nie matriarch. Kurde, no, musiałem wykrakać. Jezu, jakie mam obrażenia kozackie. Bardzo nie fair obrażenia. Mimo slowa, on tego hasza wypluje jak szalony. Hasza, Boże. Albo i nie wypluje jak szalony. Dobra, zabijmy mniejszych przeciwników, bo oni mogą być większym problemem zdecydowanie. Co mu się stało? O, on chyba wszedł w tego, w Spider-Moda. Spider-Mod chyba tak działa. A, ja nie otrzymam obrażeń, no tak. I to jest lock up. No, lock up może mi się przydać. I jest Angel Room. To jest ważniejsze. Trisagion. Wydaje mi się, że to może całkiem fajnie działać na Keepera. Otwórzmy te skrzynki tyle razy, ile mogę. Ja i tak na hasza przecież nie idę, nie zdążę. Jaki mamy shot speed? Jeden. Jakbym miał shot speed gorszy, to bym na pewno tego Trisagiona nie brał. Nie biorę stąd znajdziek. Itemy tu zostawiam, bo będziemy je zaraz zmieniać. Część przemiany w Gapiego, może być. Ja bym jeszcze zabił anioła i wezmę tego Trisagiona. O nie, ja go powinienem wziąć, jak już zwiększę sobie obrażenia, no tak. A nie, nadal działa. Okej, okay, nadal działa Dead Eye, tylko jakby działa tak, że jestem w stanie sobie zmniejszyć obrażenia. Zwiększyć już ich nie mogę, troszkę szkoda. Dobra, są dice shardy, jest bardzo dużo tutaj jeszcze znajdziek do zmiany. Kto wie, może jeszcze dostanę drugą skrzynkę z itemem. Używamy dice sharda. Itemy bardzo słabe. Dwie baterie bym musiał dostać, żeby naładować Eden's Blessing, więc na pewno tego robić nie będę. Karta full mi na nic nie jest przydatna. Sun też nie. Ale Holy Card jest jak najbardziej ok. Holy Card chyba mi daje efekt właśnie bloku obrażeń. Wszystkie te itemy zmieniamy. No to są fajne itemy.
To są fajne itemy. Swarm Protector jest ok, chodzi sobie wokół nas i jest w stanie zablokować obrażenia. Po prostu nowy orbital. Soul oczywiście sprawia, że odpychamy od siebie pociski przeciwników, a to jest Delirious. Delirious to item, którego praktycznie nigdy nie używałem. Na dodatek wiem, że on mi jest w stanie zadać obrażenia, więc wolę nie ryzykować. Zostawiamy go oczywiście. Hierofant, żeby przywołać muszki tam w jakimś dobrym momencie. I to by było całe piętro. Wydaje mi się, że ten Trisagion mi trochę obrażenia... Nie wiem, czy zwiększy. Może na pojedynczy cel nawet mi trochę jest mniejszy. Ale będę miał zdecydowanie łatwiej teraz radzić sobie z dużą grupą przeciwników. I to jest wymiana, na jaką jestem gotów. No kurde, no teraz to jest luźno. Szkoda tylko, że to dodaj nie działa. Naprawdę powinni naprawić dodaj, wydaje mi się, że z dużą ilością przedmiotów, bo na przykład z takim Brimstone'em to nie działa. Można, mówię, naładować ten item wcześniej, żeby dodaj nam dawało więcej obrażeń. I potem dopiero... Ale dobra, już widzę jedną fajną rzecz. Można naładować wcześniej dodaj, żeby działało. Okej, luźno, jestem bezpieczny. Potem wziąć Brimstone'a i ten Brimstone chyba cały czas będzie miał zwiększone obrażenia. Dwukrotnie. Ale z tym naszym pociskiem jesteśmy w stanie te obrażenia zmniejszyć, a nie jesteśmy w stanie ich na nowo zwiększyć. Bez sensu. Dobra, odpalamy Hierofanta. Holy Heart zostaje na jakąś trudną walkę z bossem. Chariot też mi się bardzo przyda. Mam dwa orbitale, więc z Chariotem mogę robić fajne rzeczy. I zauważyłem teraz bardzo fajną synergię, jaką mamy. Trisagion w połączeniu z Pisces mega odpycha przeciwników. I to jest bardzo spoko. No i chyba rzeczywiście na pojedynczy cel te obrażenia mi się raczej trochę zmniejszyły. Przynajmniej na dużych, szerokich bossów albo bossów segmentowych będę sobie dawał radę bez problemów. Walka z bossem. Nadal zakładam, że tu z prawej strony, zobaczymy. Nie, źle zakładam. Nieciekawy pokój. Dobrze, że ich mogę odepchnąć. Ale świetnie użyłem tego przedmiotu aktywnego. Na pewno tego nie będę żałował teraz. Oby, oby. Coina też powinienem zostawić. Dobra, idziemy dalej. No, odepchnięcie takich przeciwników akurat nie jest nie jest moją myślą. Bardzo nie lubię tego, że te pociski z Trisagiona wyglądają, jakby były w stanie przejść przez kamień i cały czas zadawać obrażenia, a wcale tych obrażeń nie zadają. Dobra. Dwa ostatnie pokoje, kluczyk na nic nie przydatny. Bateria, kto wie, może się przyda. Odpychamy ich dalej. No i lecimy. Walka z It Lives. Muszę pamiętać o tym, że mam Chariota. I Chariot jest jakby moim najważniejszym itemem do używania, jeżeli chodzi o blokowanie obrażeń. I ja mam też w ogóle Farting Baby, czy tam Fart Baby, który jest super. Więc ja stoję w miejscu i no czekam, żeby mi laser właśnie nie zadał obrażeń, ale zapominam cały czas, że mam te Holy Mantle na walkę z bossem. I to jest w ogóle super, bo pierwszy pocisk blokujemy, Holy Mantle działa, a cały czas slowujemy przeciwników. Dobra, kolejne piętro. Lecimy. Jezu, jak jest gorąco, jak jest gorąco. Ja nie wiem, no ja mam ostatnio cały czas wyłączone grzejniki, uchylone okna, a nie jestem w stanie wyrobić z temperatury. Co ty gadasz, że Tick działa też na minibossów? Szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym. Ale widzę, że już te grubaski mają zmniejszone zdrowie na wejściu do pokoju. Bardzo fajna rzecz. Kurde, też, no tyle itów, itemów w tym Angel Roomie zmienialiśmy i... No nie trafiły się jakieś takie wybitne, bym powiedział. Perfro mi się może przydać na kolejne piętro i Chariot jest lepszy jednak od Holy Carda. Co ja gadam w ogóle za głupoty, ja mam orbitale. Bob zra ten head, część przemiany w Boba, na nic nieprzydatna. Idziemy, mam nadzieję, że w stronę walki z bossem. O, jeden przeciwnik zaslowowany, jeden nie, to nie jest też dobry pomysł. Mówię, jeden przeciwnik zaslowowany, drugi nie. To jest po prostu nie do przewidzenia. Bo jeden pocisk leci jedną prędkością, drugi drugą. Zdecydowanie trudniej tego unikać. O Jezu, na was to odpychanie Spices to też jest super. W życiu mi się nie spodziewał, że to odpychanie Spices będzie takie dobre. No jak ja się cieszę, że mamy to Fart Baby. Ono akurat na walkę z Isaaciem będzie mega przydatne. Będę musiał tylko uważać na te aniołki małe. Kolejny kamień z X-em. No kolejne tam tak naprawdę dla nas Soul Hearty. I tyle. Pokój, który też się praktycznie zawsze trafia na katedrze.
Ten pokój na katedrze widzę prawie tak często jak pokój w Enter the Gungeon z przeszkodami na piętrze numer 3. O Jezu, tamten pokój akurat się trafia naprawdę za każdym razem. Nie miałem chyba odcinka, żebym tego pokoju na trzecim piętrze nie miał. Na środku takie dwie żaby, a po prawej stronie tacy laserowi przeciwnicy. Ja nie wiem, czy to jest zapisane w kodzie gry, że on zawsze musi się trafić? Chyba tak. Dobra, kolejne piętro. Znaczy, kolejne piętro. Walka z Isaaciem jeszcze najpierw. Stoję tutaj w miejscu, nie ruszam się. Powinienem być bezpieczny. Dopóki nie wyjdą aniołki. Tutaj mega fart. Przestań aniołki pojawiać, co? Dziękuję. Zastanawiam się, jak to będzie z obrażeniami w trzeciej fazie. Czy będę w stanie mu zadać na tyle dużo obrażeń, aby on od razu po tym ataku zniknął i poszedł sobie... No nie, ja w życiu nie jestem w stanie tak dużo obrażeń zadać. A, i powinienem użyć przedmiotu aktywnego. Jak nie użyję przedmiotu aktywnego i otrzymam obrażenia, tylko stracę ładunek, który normalnie dostałbym z habita. Dobra, luźno. Idzie naprawdę nieźle. Uhohoho, tu było blisko. Kurde, wbiłbym się w niego tym Pointy Ribem. Jak Pointy Ribem się jeszcze w niego wbijam, to rzeczywiście wtedy jestem mu w stanie zadać na tyle dużo obrażeń. No, aby on nic nie robił po tym ataku. Ale dobra, poszło naprawdę git. Idziemy na kolejne piętro, mając Perthrow, mając Chariota i mając Blanket, co nie wygląda tak źle. Leczes, dobrze, lecimy. Beznadziejny item, beznadziejny... Jezu, ohoho, ale beznadziejne itemy. Nie mam zielonego pojęcia, czy Pop działa z Trisagionem. Wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli jest mała szansa, że te pociski zostaną w powietrzu, zaryzykuję. Działa. Bardzo dobrze. Jakie to jest genialne połączenie, ale super. Dobra, Perthrow używamy na trzy pozostałe itemy. Eutanazja, shot jest spoko. No i tak naprawdę tyle. Czy ty się nie zmienisz? Nie, się nie zmienisz w Fart Baby, co ja gadam. Dobra, zostają te itemy. Mała szansa, że je jeszcze zmienię, kto wie. Jezu, jak ten strzał z Popa i Trisagiona to jest genialny. On jeszcze odpycha tych przeciwników, jakie to jest cudowne. Ktoś napisał, że jak się weźmie ćwiartkę Keeperem, to on dostaje HP up, a tak to nie działa niestety. Musimy mieć Grid's Gallet. Grid's Gallet to jest chyba jedyny item w grze, który zwiększa zdrowie Keeperowi. Nie przypominam sobie, żeby była jakakolwiek inna możliwość zwiększenia jego zdrowia. No jak wszystkich wpycham w ścianę i tam i trzymam po prostu. Jakie te itemy, jakie mamy, połączenie tych itemów jest przecudowne. Ja ich odpycham i oni się wbijają, ale ten Pop jest super. Dobra, Chariot to jest karta, którą chcę mieć zawsze w gotowości mimo wszystko. Nie jestem w stanie odpychać bomb, więc akurat na troll bomby to bym uważał. Jakiś tam coin na tyłach może zostać. Mister Mega mogę wziąć, chociaż bomb raczej używać nie będę. Dobra, idziemy dalej. Cześć Dinga. No, Dingę trochę muszę uważać, ale na jednego już nie. Jakie to jest super połączenie! Yukio się cieszę, że jednak wziąłem Trisagion. Ale Mega Fatty to nie jest fajny bosik. To nie jest bosik, z którym chcę walczyć. Przy nim się cały czas powinienem ruszać w jedną z tych stron, aby broń Boże nie otrzymać od niego obrażeń ze skoku. O Jezu, i żeby się nie trafił, broń Boże, dwa razy Adversary. Dwa razy Adversary będzie straszny. Ale Dark One jak najbardziej jest spoko. Dobra, walka z bossem przed nami. Oby się nie trafiło przejście do Void. Bo ja i tak do Void nie pójdę, ale jak się nie trafi, to nie będziecie na mnie źli, nie poszedłem. Że nie poszedłem, a jak się trafi i nie pójdę, to wyjdę na Lamuska. Dobra, walka z Blue Baby. Blue Baby odepchnąć nie jestem w stanie w tej formie, ale no z tej formy to już nic mi nie grozi tak naprawdę. Dobra, luźno. No to ja stoję i czekam. Jest! Ojejcu. Dobra, całe podejście. Win streak trwa mimo Keepera, bardzo dobrze. Nie wiem, czy bym poszedł na ten Void rzeczywiście.
Sądzę, że jakby się trafiło, to bym chyba poszedł, bo... Bo się boję waszej reakcji zawsze, już i tak mam dzisiaj przesrane za to, co zrobiłem z tym Dice Roomem, że ominąłem dodatkowe piętro, no ale nic, tak jakoś wyszło. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niedługo, trzymajcie się i cześć!